Drugie podejście do Road 960 Mile. Tym razem zrobimy całkowicie odwrotne wybory. To znaczy będziemy iść w przypadku Zoe drogą buntowniczą i w przypadku młodzika drogą buntowniczą. Elo, elo. No tak, no chcę, kurde, co za głupie pytanie. Dobra, lecimy. A, właśnie miałem sprawdzić, wiem co miałem sprawdzić. Gdzie są wszystkie taśmy? Wait. Dobra. To tak, generalnie kilka taśm ominęliśmy, ale jak się tam okazało, to... Chyba to nie jest jednak tak, że... Że na finale się dostaje dwie różne. Jak mi się wydawało podczas grania. No dobra, mińmy to, bo w sumie to wiemy o co chodzi. To nic nas nie interesuje. Tutaj będzie jazda, tą jazdę mamy wymaksowaną. Powinniśmy mieć wymaksowaną na 100%, ale nie mamy, oczywiście. Czemu nie ma postęp? Przejazdy. No od początku mi wszystko, no nieźle. Jeszcze raz grę muszę nategować się. Znowu wszystkie przejazdy muszę mieć na 100%. No to się worąbałem, no dobra, to robimy to. Nie wiedziałem, że jak dam nowa gra, to mi usunie wszystkie przejazdy, a jednak. Czyli widzicie, wszystkie taśmy zdało się zdobyć na raz chyba. Ja pierdykam, co za marnowanie czasu. No, teraz dopiero to zauważyłem, że zmarnowałem mnóstwo czasu. Bo przechodzę jeszcze grę jeszcze raz, co jest bez sensu. Z perspektywy oczywiście tego. Zdobycia w 100% zrobienia gry. No chyba, że faktycznie chcemy zobaczyć te alternatywne drugie zakończenie, ale w sumie aż takie oparcia to nie miałem. No nic, dobra, to gramy już, trudno. Czy będzie dziś kolejny odcinek z SCP? Raczej dzisiaj już był, to raczej kolejnego nie będzie. Tutaj ewidentnie się komuś nudziło, jak ktoś tworzył to. Formiram 2137 przesyła 5 zł. O, dziękuję ci! Za 5 złociszy na harnasie. No i to się szanuje. Jak na harnasie, to ja rozumiem. Dobra, teraz trochę tą pogramy. Oh no. Hey Kaido, this way! Jaka muzyczka, co nie? Woo! O kurde, ledwo, ledwo. No, teraz będzie najtrudniejszy moment, bo latanie. Bardzo łatwo tutaj to spierdzielić. Ogólnie rzecz biorąc. Uff, chyba się udało, łatwo. I mamy S+, chyba tak. Tak, ponownie przechodzimy grę, bo trzeba wymasterować. 98 tylko, co? Ale S plus jest. Kontynuuj historię, dobra. Miałem, tylko że kurde, chyba dałem nowa gra, to mi wszystko zresetowało. Dobra, tego już nie możemy ogólnie mijać, więc musimy tutaj poczekać. Dobra, oczywiście teraz będziemy wybierać ciągle w drugą stronę iść, czyli teraz będziemy maksymalnie buntownikami. Taki jest koncept ogólnie. Dobra, pies ci zdech czy coś? You know that. No, I was thinking about Ayazi and pre-White Sands, you know? It's seriously crazy all that's happened in just 2 years. No, we became best friends. As unlikely as that is. Nie.
I felt bad for you. Z, it's just Aya. I mean, she was my best friend before you, anyway. Dobra, cichaj tam. Drilling, the pollution. It took her so quick, man. I barely had the chance to say goodbye. She's never coming back, you know? Dobra, co tam gościu go za głupoty gadasz? Na pewno nie jest tak źle. Time heals all wounds. Seiko and Hambera, co to za gierka? FN cancer, FN petrin oil. Anyway, thanks for listening. I forgive you for blasting my eardrums. Yeah, I don't know about that. Yeah, I guess we all got our demons, huh? Sorry, but maybe you should. Dobra, co ty gościu mnie zaczepiasz? At the wall in 86, you saw all that go down. So messed up. You need to talk to somebody before all that eats you up inside. Dobra, gościu tu nas znowu męczy i tutaj teraz. I generalnie za wcześnie wybieraliśmy to, a teraz będziemy wybierać całkowicie odwrotność, więc będziemy wybierać żarówkę. Może i masz rację. I ten wybór ma znaczenie. Dzięki temu będziemy się cały czas oddalać od domu. I zobaczymy, czy to faktycznie wpłynie na fabułę. Dobra, przy okazji mamy też pozdobywane. Sounds like they're setting up the park stage. Probably for something lame like a little Tyrex. Kasety. Czy ja mogę. Ja tylko je widzę, co nie? Szkoda, no właśnie. Właśnie mi się nie podoba, że. Ale dobra, one mają nazwy w sumie, dobra. To tak, przeanalizuję. Teraz na chwilę wejdę sobie na YouTube'a, przeanalizuję, których nie mam, bo nie jestem pewien. Dobra, wiemy przynajmniej, jak to wygląda. Niezła wiocha. Czekaj, jak kto to? Please, act like you don't know the little Tyrex. Probably got their posters somewhere in your room. Weren't you gonna go to a concert of theirs once with your dad? Wiesz, Lamcia, sprawdziłem ogólnie gdzieś tam kasety i okazało się, że wcale nie dostaje się dwóch na końcu. Normalnie 14 jest podczas gry. No. Więc je trzeba dwa razy przechodzić. Kurde, trochę rozjuszyłem się, bo kurczę, okazało się, że jak dałem nowa gra, to mi zresetowało wszystkie te przejazdy, zobacz. A nie, mam wszystkie chyba. Czy nie mam? A nie, mam. Tylko nie pokazuje mi, jaki jest postęp. Dziwne. No nieważne, w każdym razie okazuje się, że że nie trzeba przechodzić, no. Gdzieś jest kaseta, jest normalnie gdzieś w grze są normalnie. Na końcu się dostaje tylko jedną. Oh, I'm sure it does. Anyway, I gotta go. I'm supposed to meet my mom at the square. See you later, Z. Later, Kay. Say hi. To musiałeś ją gdzieś znaleźć, bo sprawdziłem na necie i normalnie na końcu się tylko jedną dostaje. A wiem, którą ominąłem. Ominąłem jedną na wieży i jedną na placu. No, gdzieś tam na placu ominąłem. Dobra. Generalnie nie będziemy. O, tutaj go zobaczymy, jak się spotyka z tym dziwnym ziomeczkiem. O, dziwne. Kurczę, spotyka się z jakimś starszym panem. Everything okay, young blood? Chcesz zobaczyć kotki w piwnicy? O, proszę pana, z przyjemnością, ale musi pan mi dać jakieś cukierki. Dobrze, mały gówniaku, masz tutaj cukierki, chodź. Spotykamy się u mnie w piwnicy, pokażę ci kotki. No, pamiętaj o tym. Mam nadzieję, że tym razem znajdziesz matę do jogi. Co? Legendarna mata do jogi? Ogólnie, Lamcia, to jestem zdziwiony, że nie ma osiągnięcia za wszystkie znajdźki, jest tylko osiągnięcie za te. Za te. No, jak to się nazywa? Za kasety. Dobra, i pamiętam, że jedną kasetę tutaj ominąłem, bo sprawdziłem to. Tylko możliwe, że nie można tego zdobyć od razu. Możliwe, że ta kaseta pojawia się, tak jak w przypadku niektórych lokacji, po późniejszym wejściu do lokacji. Presidential Park. Kaido said the stage here was being set up for something. Tak, wydaje mi się, że teraz tego nie ma. To się dopiero pojawi po późniejszym wejściu na tą lokację.
Not here, Kaito. Daw! Sora? It's the weed whacking. Last week, we were in the middle of a huge Tai Chi sesh. Of course, sir. Won't happen again. I'd appreciate it if you didn't tear my posters, Madam Zoe. Dobra. I normalnie tutaj można znaleźć kasetę, ale tak jak mówię, później. Dobra. Dobra, w sumie nas to nie interesuje, bo tutaj tym razem przechodzimy trochę takim rushem gierkę, więc nie będziemy rozmawiać sobie z osobami przez postronnymi. W sumie teraz jest dużo łatwiej, bo wystarczy zrobić coś takiego. No, łatwo. Ta, to ja. Just trying to get some sweet revenge. Don't do that. Have a nice day. And his Tai Chi cult are always giving my dad a hard time. Bardzo łatwo jest mieć żarówkę w sumie. Blast music over the speakers. That should mess with them. But I need to access the speaker panel in the shed. O, ciekawe. Dude, I thought you'd never ask. So, like I said, we need to access the speaker panel in this shed. But I don't know the code, and I can't. Dobra, już ja się tam włamię. This is way too cool. No. Get in there. No już chodzę, chwileczkę. Patrz na to, myk. Włamywacz. If you see any. Dobra, ukradnij baterię, bo teraz jesteśmy źli, wiadomo. O, no i tyle chyba, co nie? Tu trzeba było ten. KNZ, kicking ass and taking names. Let's try it. Come on. Come on, Zoe. Tak, tak, grałem w pierwszą część Row 6-9, pamiętam. Dobra, chodźmy. Dobra, w sumie to nie spojrzałem, jaki tam jest kod XD. Tam było chyba napisane, w ogóle tak, tak sobie to olałem, poczekajcie. Gdzieś tu było napisane, co nie? O jest, 7277, dobra. Dobra, mamy kodzik, wchodzimy tutaj. Yeah, that's what I'm talking about. Okay, time to plug my Walkman into the speaker panel. Got the bats? Nice! See that panel? That's where the magic's gonna happen. Cyrus and his cult are gonna pee themselves. We need to conduct all the power to the box at the bottom right. Dude, you okay? Oh yeah! Dobra, i tu mamy drugi wyścig. Które też musimy zrobić na S+. Is this heavy metal? My children? Bring me their heads! No dobra, no i za drugim razem też musimy mieć S+, więc trochę to potrwa. No to lecimy z tym koksem. Let's go! Come on, man! Maybe the bedu? Not today! Nie no, DBD pogra, będzie jeszcze mnóstwo... O kurwa, co to jakieś tempo zarzuciła? Ale ostra jazda, co nie? Mało brakowało! Oh yeah! Na razie perfekcyjnie, że tak powiem. Perfekto! Ja nie wiem, czy tu w sumie nie miałem S+, bo to chyba jest jeden z łatwiejszych, jak mi się wydaje.
Wiem, że z jakimś miałem S plusa. Okaże się, że to ten właśnie, który miałem, XZ. Nie zdziwiłbym się. No zobaczymy, ile zejdzie tutaj. Jakim cudem ja to przeżyłem, to nie wiem! Ja pierdyko, widzieliście? Przecież to na farcie, że ja nie zginąłem! Ej, ale stresik jest, szczerze mówiąc. Żeby wszystko zrobić perfekcyjnie, co nie? No i mamy to. 1 000 000 punktów, tak jak planowałem. Tylko 100% raptem. S plus. Ładnie. Pranie. Lecimy dalej. Attention. Due to rising temperatures, water has been diverted from Tyrek Square. Thank you. Ej, ale... A nie jest S plus, faktycznie, no. Poczekaj, coś jeszcze S plus zrobiłem? To chyba to, co zrobiłem S plus, to faktycznie było to. Dobra, nieważne, jedno z łatwiejszych przejazdów widocznie. Oni zadowoleni, bo coś rozdupczyli. No nic dziwnego, każdy by się cieszył. Ha, 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 ale jest śmieszne, ale to rozdupczyliśmy. Ha, ha, ha. Totalne rozdupczenie. I teraz on zacznie męczyć dupę. I know. Not very... Chyba nie, to nie ten moment. Nie wiem, był jakiś taki moment, że zaczął męczyć. Turn into someone like Cyrus and his yuppies. Put a scoop of arsenic in my... Nie, jeszcze nie skończyłem kontrabanda, też mam na celowniku, ale tam chyba jest minimalnie ten. Tam mało już zostało. Sorry, dude. Guess I got a lot on my mind. Very funny, Z. I'll tell you something I've been thinking about. The other side. No, sorry. I guess that was... Siema, Balanika, Alan. Siema, Alan. What's on the other side of the border? What life is like there? You ever wonder about that, Z? Ta, cały czas, czasami. Well, I think about it a lot. All those stories about kids risking their lives, hitting the open road to reach freedom. Have you ever thought about doing that too? Kurwa, jeszcze jak? What I'm talking about. Z, you know, you and I... We could do that, see? I mean, we always wanted to leave White Sands, do a road trip. And we could. But then we could keep going. To będzie u mnie na YouTube. Leave everything behind. Start a new life. Yeah, no, I hear you. It's crazy. Forget I said anything, all right? Thanks. So, what do you want to do? A nie, to teraz jeszcze nie męczy. A, dobra, będziemy ten, racja. Ta, trzeba narysować ten. Trzeba narysować coś pięknego, a tak się składa, że mam pewien pomysł. Ostatnio było świetne. Myślę, czy by nie powtórzyć. Już ty się nie martw. Jeszcze nie wiem, jakiś symbol wolności. No daj mi to pomalować, dobra. Coś subtelnego. Mam pomysł. Coś, czego jeszcze nie było. Oj, tak, byczku. No. Perfekt. Gotowe. O gwiazdkach zapomnij. Dobra. Tam gwiazdki. No dobra, gwiazdki możemy narysować. Masz... A, już za późno. Dobra. Oj, tak, tak. No, jak zwykle arcydzieło. It's a B. You know. For board slide. Your tag is pretty cool, by the way. Ta, wiem, niczego sobie. Probably get going. Just remembered, I got something to do. Dobra, jak zwykle masz coś do zrobienia. Gówno mi to obchodzi tak naprawdę. Dobra, zawijam się stąd. A mogę? Nie, nie mogę się stąd zawijać. Muszę chyba z tobą pogadać jeszcze, no. Dobra, skoro tak mówisz. What can I say? I'm just a busy guy. Dobra, wypadź stąd.
No, nasza bohaterka poszła w kimę. Looks like it's just me again. What is up with Kaido? Kaido Lin, 14, part ghost. What is he hiding from me? Szkoda, że tu nie ma tego systemu, co był w Roadzie 9.6, że trzeba było zarabiać pieniądze i jedzenie jeść, co nie? I było takie trochę survival. Tutaj totalnie nie ma tego motywu. Dobra, nie, w sumie nie ma to znaczenia, gdzie pójdziemy, bo kasety i tak odblokujemy później. Chodźmy tutaj. Tu zrobimy super huśnięcie. Dear residents and workers, it is time for our national anthem. W sumie gra jest mega szybka, zwłaszcza jak będziemy ją pokonywać moim tempem, to już w ogóle będzie mega szybka. Oasis Village. Dobra, tutaj trzeba huśnąć tego Gaugana, z tego co pamiętam. Trzeba zrobić super huśnięcie, bo to pamiętam, żeby przesunąć wątek dalej. Siema, wujek Burger, 3 miesiące, elo elo. Piękny majestatyczny wynik te 3 miesiące, no. Yeah. Colton would prefer you didn't actually talk to him. Thanks. Yes. Wait! Colton has spoken. You may stay if you give me a push that is both firm and gentle. Colton would like you to push him. This is quite an honor. Dobra, tak, pewnie. Popchniemy go tego Gaugana. Dobra, dawaj to. Musimy go pochuśtać. Tak, nie jest łatwo go huśtać. Perfekcyjne pchnięcie. That's precisely what it's like, Colton. Tebex! 2, o i poleciał. 2 miesiące! Tebex, i to się szanuje. Piąteczka dla ciebie, dzięki za 2 miesiące. Dla ciebie też, wujek Burger. Karm! 3 miesiące! Hejka, jak tam w Egipcie było? Karm! Dziękuję ci za też 3 miesiące subskrypcji. Jakbyś to zwalił, to by się na mordy wywalił. A to ciekawe. Muszę częściej próbować takich śmiesznych żartów w takim razie. Nie pomyślałem o tym, że na mordę by się zrąbał, co nie? Kurda, szkoda. No, nie przekminiłem tego totalnie. Hi, Madam Zoe. I hear you have a new bodyguard. Came by here earlier. Introduced himself. W golfa tu grałem? Ta, uderzałem w golfa. Nie nazwałbym tą grą w golfa akurat. Madam Zoe, remember when you used to babysit Colton? Wait, you babysat Colton? Really? Good thing you had that toy as a reference. Would have been lost in the palace otherwise. Nie, chyba nie skradłem statuetki. Nie kojarzę. Palace toy that Tyrek gifted to all Oasis Villa residents. Can I see it? Yeah, let's do this. Later, Steve. Later, Kaido. Dobra, teraz będzie coś takiego. If he sees me, we're both in trouble. Wait, who's the dude with the mustache? Anyway, how are we gonna get past them? Are we Godspeed, almost ready? Almost ready, sir. There she is. Zoe, I'm in the middle of something here. Zoe, I have. Za to jest podpis za Steamie za 50 zł. You know that. Responsibilities. Absolutely, sir. The Minister of Oil has many. Oh, I believe it, sir. I suppose I like to think of myself as a conduit between the president and the people of this fine nation. You're an excellent conduit, sir. Adam here isn't my bodyguard, he's yours. You heard correctly, young lady. This is about what you need, not what you want. As you can see, Adam, my daughter can sometimes be very peculiar. Dobra, łatwo. Very peculiar indeed. There you are, Madam Zoe. Oh, sorry. Ale nas wystraszył. I'm Adam. Your dad hired me to be your new bodyguard.
But don't think of me as your bodyguard. Think of me as your slightly older friend, with a mustache. Adam, another word! Oh, I guess I got... To mój ulubiony przyjaciel, no. Okay? Because you and I have some serious hanging to do. Is that guy gone? Ta, poszedł, wchodzimy tam. Miły koleżka, nie ma co tamto. Mam wytrych, włamuje się tak zawsze do siebie. Dang, dude. Turn to a life of crime. You cleaned. Nice. No a co ty myślałeś? So, this toy Tyrak gave you. Oh, like a box in your room. Ale duży pokój ma, trzeba przyznać. You do have posters of the little Tyrax. Don't worry, your secret's safe. Dobra, kolejne wyzwanie. So, about the toy. Dang, we need to go. Madam Zoe, your door was locked. Madam Zoe, we were gonna... Ulubiony mordulec? W sumie nie wiem. Ciężka decyzja, ja tam nie mam ulubionego mordulca chyba. No to zaczynamy i te wyzwanie już pamiętam, że było trudniejsze dużo. Mało brakowało. No i dupa, już nie będziemy mieli, musimy ponownie. Headshot! Just
trying to do my job! Ta, czepka Mikołaja to idealne ten w tle ozdoba. O, jak tak? Dobra, zobaczmy, czy mieliśmy S+. Ładnie, 100%. S+, tak to się robi. Dobra, lecimy. Road 69, lecimy dalej. No i pięknie, widzowie, moi drodzy. Ha, ha, ha! Ale go sprankowaliśmy! Wait. You locked that dude in the garage? Yeah, that's bad. Funny, but bad. Just remind me to never get on your bad side, okay? I meant in the future, but whatever. Hey, can I, ask you something? Nie? Zapyta mnie o to, co ten. Mom. Do you miss her? It's, well, it's been a while since, you know, yeah, since then. I mean, you don't really talk about her much, see? You know, pójdę, Lamcia, spokojnie. I'm sorry, see? Bo tam jest ta jedna kaseta, którą ominąłem. Why do you think she did that? Why did she leave? Have you, ale nie wiem, czy to nie za wcześnie jeszcze. From her lately? Oh, well, that counts, I guess. If you ever want to talk about that or 86, you know I'm here for you. So, you know how I've been working on this little construction project? Do you mind helping me with that? A, dobra, to będzie mini gra z gwoździami. Z, come on. K and Z, building stuff together. Nice. Tak, to będzie trzeba zrobić to z deskami. Well, I'm trying to build this ramp. Don't remind me. Anyway, that's why I need your help. I'll hand you some planks. Mind nailing them? Z, you're scaring me again. Yeah, well... The hammer's over there. Here we go. Think of it as therapy. Not that you need it. 2x4s incoming! Nice! But we're just getting started. Dobra, dawaj to. Dawaj następny, no. Oj tam, gadasz głupoty. My, trochę jest strasznie dziwnie się ten rusza. A dobra, zresztą. Nie musimy zrobić tego na 100%. Okay, let's stop there. Wouldn't want your arm to fall off or anything. Da, wystarczy. The hammer, actually. Oh my God, Z. So scary. Dobra, puszczaj mnie. That was fun. But my shift at the newsstand starts soon. I gotta go. I wish I didn't have a job. But that's just the way it is, I guess. Look, I'll see you later, all right? Dobra, on se teraz idzie znowu. Ona se idzie w kimę, bo nie ma nic lepszego do roboty. Pokaż naklejki. Oj tam, naklejki nie są ważne, Lamcia. Najważniejsze są ten. Kasety. Ale na ścianie mogę ci pokazać, takie mam. Tak, kasety są najważniejsze. Dobra, pójdźmy jeszcze raz do parku, bo może faktycznie będzie coś tam nowego. A
Attention, due to recent events in Colton City, law enforcement agents have been deployed to protect you. Good day. Good day. O co chodzi z matą? Ile masz kasy? 12 na 14, dwóch mi brakuje. Ale możliwe, że tu jeszcze nie będzie tej kasety. Może być równie dobrze później. No, nie ma jej, za wcześnie jeszcze. Tu powinien być gościu z kasety. Tak, już teraz wiem, dopiero po przemówieniu. A gdzie jest Mata? O co chodzi z Matą? Ah, everything was going so well. And then, well, that music started. And Ron, oh, poor Ron. Gdzie ja myślałam cię, bo ja nie wiem, co mam szukać imy. Dobra, chyba nic. Możesz przemówienie zrobić. A, przemówienie mogę zrobić, tak? Dobra, zobaczmy, czy mogę przemówienie zrobić. O, faktycznie. Witajcie, obywatele! Moje mordeczki, co słychać? Chciałbym wam powiedzieć, że... wystartuję w wyborach prezydenckich. Jeśli zostanę wybrana, bogaci będą pracować tyle, co biedni. Będziemy ubierać psy w ludzkie ubranka. I... będzie można zamówić pizzę z ananasem! Poza tym... śniadanie będzie można jeść o dowolnej godzinie! Pamiętajcie, gotujcie na Zoe! Kurczę, jaka dodatkowa sekwencja. No, nie ma tu żadnej maty. A jest chyba jednak. A, dodana do kryjówki została. No dobra. A teraz, kiedy już formalności załatwiliśmy, idziemy do następnej sekwencji. Będzie kolejna ostra jazda deskorolką. Będzie musiał się kawałek przejść oczywiście. Idziemy do miasta. Dobra, później tam przyjdę na pewno. Myślę, że tyle wystarczy na razie. Idziemy na kolejną sekwencję. All workers are to begin lunch preparation for the residents. Thank you. Thank you. Dobra, Dex, go, ładujcie się. Mr. Wolf, 23 miesiące, o bogowie, prawie 2 lata. Co za majestatyczny wynik, Mr. Wolf. Oj, ale Lam, ale to oj tam. Najważniejsze są kasety, Lamcia, mówię ci. Elo, elo, Wolf. Tyrax Square, where the workers live, like Kaito's. To jest druga część Roada, ale prequel. Zoe, what a pleasant surprise. Kaito is apparently ill and can't deliver my papers. Convenient, right? You know workers, Madame Zoe. Not always reliable, are they? So here we are. A stack of fresh papers and no one to deliver them. You? Oh heavens, no! This type of work is beneath you. That's very kind of you. Are you sure? This is like a job. Bye, Madame Zoe. Well, here are the papers. Good luck, Madame Zoe. Dobra, rozdajmy gazety. Madame Zoe? What the heck? A, tutaj. Okej.
Ostatnio uderzałem tylko w ludzi. A te skrzynki można pocztowe, no dobrze wiedzieć. Obezwładnienie. Tu możemy rozdać. Na ławce możemy dać. No nieźle. Z powrotu. No need. Thanks. Madam. Okay. Ktoś jeszcze nie ma tej gazetki? No, headshot. Godro, siemanko. No, w roznoszeniu gazet to ja mam znajomości. Oh, you're done. Thank you, Madame Zoe. I was just talking to Mr. Lin. Dobra, w sumie gówno mi to obchodzi. Idę do twojego tego małego, młodego. No nie, ale chociaż chyba nie możemy z nim pogadać, nie. Musimy z nią skończyć rozmowę chyba. Madame Zoe? Może go na jak zobaczyć. Ale ja go już widziałem, jak jechałem w sumie. Chodzi ci o ten balkon? Widokowy? Czy to jest naklejka? Ale to prawda, to był mój ulubiony ten. State authorization is required for all forms of public expression. There are no exceptions. Ten z lornetkami. Naklejka się znajduje. A to dziwne, że nie zebrałem, bo w sumie to wszystko zbierałem. A że tu go zobaczyć. W ogóle jest ten. Ciekawe. A jest, właśnie wykonuje na kimś wyrok. A ulubiony taksówkarz, uwielbiałem z nim jeździć. No, tak. Uwielbiałem zjeździć z tym taksówkarzem, mega przyjazny. No, widać, że z kimś rozmawia. Well, I should get back to it. Oh, if you'd like, you can check in on Kaito. I'm sure he'd feel better if he saw you. Thank you. You know where we live, right? Just down the steps there. It's one of the basements. W slumsach po lewej za śmietnikiem jest zdjęcie kitku za paletami. Co? Czy ktoś powiedział zdjęcie kitku? Po lewej stronie za paletami? Thank you. Zdjęcie kitku! Jakie piękne. O, jaki plakat. Podżyj. Króciutko. Tak, taksówkarz, który kochał dinozaury, pamiętam go. Coś, wspaniały typ. Halo? Z? Tak, to ja, otwieraj. Siema. Menelu. Yeah, real nice. Ale rudela. So, what are you doing here? Oh, yeah, absolutely. I am so sick. Stary, to był. Och, przykro mi. I'm not gonna lie. I'm not sick. Później jak się gra Kaiko, to jest inne zdjęcie kitka, to będzie trzeba zobaczyć. I know. To będzie trzeba zobaczyć, jakie ramcia w takim razie, no. Couldn't deliver the papers. Not today. Look, you want to sit down? You're making me kind of nervous. Shut. Look, it's just... Did you see today's paper? Widziałam, no. Tarak celebrated in Colton City. It's total BS, Z. Z, the people in Colton City, they don't like Tarak. In fact, they really, really don't like Tarak. Chyba ci nie wierzę. I'm from Colton City. You know that, right? Chyba masz rację. Yeah. I mean, this story also describes Colton City as like a paradise.
Z, it's not like that at all. There's poverty and suffering, and it's just kind of falling apart. That's why Aya died. The pollution there gave her cancer. Bo to był koniec gry. No. A teraz robimy drugie podejście, inne zakończenie robimy. Anyway, that's why I couldn't deliver the papers. Seeing his photo and those words, it just made me so angry, Z. Still not all the way convinced, are you? Well, then I guess I'll just have to show you. Come on. Czas na jazdę. You're not a little kid anymore, but just close your eyes. You'll see, you'll see. Dobra, no to robimy to. Is Carlton City really the place Kaido? Zobaczymy, czy nam się uda. I mean, Petria isn't perfect, sure, but look at this place. To było chyba trudne z tego, co pamiętam, ale spróbujemy. No chodźmy, nie wiem, w prawo, to chyba nie ma znaczenia akurat. Ogólnie wystarczy chyba się ani razu nie pomylić, mamy S+. Co nie? Czyli względnie nie jest to takie łatwe. Tu był autobus, pamiętam. Ledwo. Patrz, nie zdobyłem tego gówna. No dobra, mam nadzieję, że nie będzie potrzebne jakoś bardzo. Teraz mi wierzysz? No nie wiem. Dobra, wciąż nie jestem przekonana, pojedźmy tym razem. O kurde. No nie wiem, czy to takie przyjazna okolica. Chociaż nie, łatwiejsze jest. Może? Dobra, na razie idzie perfekcyjnie. Bez żadnej śmierci. O kurde, to było, no tego jest prawie niewidoczne. Tu jest fajnie pokazane. Tutaj slumsy, tutaj ten, tutaj luksusowa dzielnica. O kurwa! Nie! Ale mi się tego nie spodziewałem. 90% mamy, ale to nie będziemy mieli S plusa chyba. Jak się umrze, to koniec chyba, co nie? Bo to jest koniec i się nie uda. I to ten. Trzeba ani razu chyba nie zginąć, co nie? Tak mi się wydaje. To chyba nie, chyba żeby S plusa mieć, to chyba ten. Trzeba bez te i tak końcówka. Tak, ale chyba nie ma się S plusa, jak się nie zrobi ten bez śmierci. Tak mi się wydaje. Kurde, ostatnia rzecz, co nie? Tak się gości, zobaczymy ile mi da. 30%, dlatego tylko, że raz zginęliśmy. Głupota. No raz, jeszcze raz. Jedna śmierć jest 30% już. Is Carlton City really the place Kaido says it is? Dobra, kurde, no prawie zrobiliśmy to na 100%, jeszcze raz. I mean, Petria isn't perfect, sure, but look at this place. Przynajmniej wiemy, jak już jechać, żeby była łatwiejsza droga. Ale trzeba przyznać, że... No nawet mają czasami te klimacik, te jazdy są takie trochę głupie, ale
No ma to taki swój klimacik, muzyczka gra. I'm telling you. Chociaż trochę głupi z jednej strony. Śmieszne, to jest bardziej śmieszne, że gra tak przy 180 stopni trochę inaczej, co nie? Że wcześniej gra przy tam o przygodach i tutaj nagle wiecie. Że gra, gdzie tam się podróżuje i nagle ten. Naprawili buga z FPS-ami, można skakać? Zwiększoną ten FPS-ów? Dziwne. No tu jest dużo łatwiejsza droga. Robisz tylko takie o, coś takiego. Masakra, jest tak łatwiejsza droga. W porównaniu z tamtą, gdzie huśtawki były. Legendarny bóg, przy którym nie można skakać. Słyszałem o nim legendy tylko. Dziękuję ci za 9 miesięcy, Sebade. Elo, elo. Dobra, skupienie. No i tutaj już ładnie idzie, trzeba pamiętać tylko o tym ostatnim skoku. No to jest ta fajna przerwa taka. Slumsy, kontraluksowa dzielnica, a przecina ich tylko ulica. Dobra. Kurde, mało brakowało, no. Dobra, udało się. Mamy to. Maybe he's right. To samo, ale zero śmierci i to już daje nam 100%. Co jest oczywiście dosyć zabawne, ale udało się. 100%, nowy rekord. No i klasa.